Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tori152, moi kochani, i witam was w 16 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. Tu by kusiło, kurde, się rozprawić z tymi dziadami, ale one będą atakowały mnie w grupie, przez co mogą mi zrobić krzywdę. Moi drodzy, mieliśmy się udać do klasztoru, ale szczerze mówiąc, to ja bym sobie jeszcze może skorzystała z okazji. Okej, widzę, że nie można robić uników. Co ten ptak robi? Te uniki w bok naprawdę bardzo fajnie działają, wam powiem. Dobra. To tak na próbę. Okej, moi drodzy, sprawdźmy, co tutaj można w tych krzaczorach znaleźć. Wydaje mi się, że raczej nic. No nie wejdę tam niestety. Bardzo szkoda. Ale nie można mieć też w życiu wszystkiego, prawda? Moi drodzy, idziemy dzisiaj ogarnąć sprawę tego raportu od Seweryna. Ponieważ, no, wydaje mi się, że wiem, gdzie jest to miejsce. Tam już nawet kiedyś byliśmy. Więc warto by się było tam przejść. Ja się w ogóle zastanawiam, tam są szponiaste ćmy na dole. No, ja bym tam mogła w teorii zejść i powybijać. Wydaje mi się, że to też by nie było wcale takie głupie. Tak, no odnośnie tego, gdzie zmierzamy, to tutaj się właśnie dało iść. I wydaje mi się, że to może być właśnie w tym miejscu, to obozowisko. A new person. Finally, someone I can send. Thank the gods. You talking to me? Certainly am. Everyone else is busy, pretending to be busy, or is just lazing around. And I have to get a message to Severin. He's helping process the artifacts at a farm. I think they call it Tilda's farm. I need every man to clear these artifacts. And I mean every man. But someone has to tell Severin our situation. Tell him we need support. We haven't got the manpower we need. Severin sent me. I'm to report to you. Good. What did he say? Is he sending reinforcements? He'd better be. He can't. He says he has big problems himself. Blast. I thought this would happen. He's going to just leave us here. What a nightmare. We've got a choice. We work faster, or we never get out of here. Thanks for the update. Here. I haven't gold to thank you. Please, take these potions. Go to Severin. And tell the beggar. Just tell him we're still alive. Dobra, przegrana sprawa. Tutaj są te ruiny. Ja już tutaj też byłam. Znaczy byłam, no. Tylko zerkłam. Przecież tutaj nie mogliśmy się kręcić. Tutaj jest nawet strażnik przed tymi ruinami. On, co ciekawe, daje mi tutaj na spokojnie możliwość wejścia. Okej, mamy grobowe ćmy. Nie wiem, czy to dobrze, że tutaj wchodzę sobie w sumie. Ale wydaje mi się, że możemy się rozglądać po takich właśnie miejscach. Znalazłam telekinezę, to się może przydać. Oho, już wiem dlaczego. Tego typu czarami też możemy właśnie przełączniki sobie załączać. No dobrze. Mądrość +3. Kryształowa kula telekinezy. No dobrze, fajnie. Coś jeszcze mogę tym czymś zebrać na przykład? A co się stanie, jak wciśniemy to? To się nam w takim razie zamknie, tam to się otworzy. Dobrze, ale jest jeszcze kuferek. Wow, pierwszy raz udało mi się wytrychów nie złamać. Jest mikstura życia. Bardzo fajne ruiny, muszę przyznać. Bardzo owocne dla nas. Krótki łuk i trup, którego nie przeszukałam. Dobra. Najpierw to. Teraz tak. W sumie to mogłam... A nie, no i tak musiałam ten zwój zużyć. Dobra, no ale ogarnęliśmy ruiny, świątynię, jakby tego nie nazwać. No i co? I w sumie tutaj możemy się poprzechadzać jeszcze kawałek, nie? Dobra, rekruci są tutaj. Nikt nie będzie miał raczej dla mnie zadania. O, tam są właśnie na przykład dziki jeszcze. Dobra, no spokojnie obejdziemy. Tutaj też sami rekruci. Jest kufer, ale tamten akurat wątpię, że mogę sobie tak ograbić po prostu. No i dobra, i tutaj już byłam. Ten teren znamy. Serio? Za duża grupa, wiecie? Ej, dzikobójca, spoko. Spodziewałam się, że tutaj umrzemy. A jednak się udało. Dobra, zapisik. Ach, no i to już jest ta ścieżka, gdzie przed chwilą też właściwie byłam. Rozejrzymy się trochę. Po tych krzakach również. Tam jest szalej druida. Dobra, to się po tą roślinę na pewno przejdę. O, no i to jest właśnie tutaj. Zgadza się wszystko. Tutaj byłam też. Tutaj były gnomy zaraz, nie? A tu jest jakieś przejście. Czarny wilk. Miałam się tutaj nie szwendolić. Dobra, uważamy, nie? Bardzo ładny exp za tego wilka wszedł. Ale podejrzewam, że też ładnie gryzą. Mhm, czyli tutaj się po tym lesie będziemy trochę szlajać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Może najpierw jednak te gnomy byśmy załatwili, nie? Dobra, panie gnomie. Okej, miał jedną torbę z narzędziami. A to jest nawet otwarte. No dobrze. Szkoda, że nie było tutaj więcej. Liczyłam na coś jednak. Przepis znalazłam. Dobra, będziemy robić unik zaraz. Ała. No, tylko tak się nie robi uników. Wcześniej sobie poradziłam troszeczkę lepiej z nimi. Dobra, ta ścieżka. To wracam chyba, nie? Tak jest. Ja bym jednak poszła jeszcze w stronę tego wilka, co tam był. Najpierw może. Dobra, tu jeszcze broni mnie nie pozabierałam. Jesteś sam? Wygląda, że tak. No dobra. Podobno mamy w ogóle lepszą tarczę w ekwipunku, ja muszę to sprawdzić. Zobaczmy. Jak najbardziej, to nawet nie jedną. Fajnie wiedzieć po tak długim czasie. Nie wiem, może będzie na przykład lepsze parowanie, jeżeli chodzi o kwestię... Na przykład tych dzików, nie? Dobra, teraz poszło całkiem nieźle. W porządku, czyli zatoczyliśmy w sumie koło. Nie wiem, czy te motylki coś oznaczają, bo wyglądają dosyć interesująco. No i dobra, wydaje mi się, że możemy chyba już stąd wracać. Zbadaliśmy większość tego terenu. Jeżeli nie cały... I myślę, że pójdziemy sobie tędy. Możliwe też, że zahaczymy jeszcze o te cimy, które tam były na dole. I może się dzisiaj uda do klasztoru już wejść. Chociaż prawda jest taka, że jak tam wejdziemy, to chyba też nie wyjdziemy zbyt wcześnie, bo tam będzie parę zadań do zrobienia. Na pewno będzie. Ale wiecie, trzeba się troszeczkę dokoksić, żeby mieć więcej punktów nauki. Później będzie się można fajnie pouczyć tego wszystkiego. Dobra. W ogóle podobno za kurczaki jest exp. Znaczy się exp, osiągnięcie jest za zabicie kurczaków. Nie wiem, które były trudniejsze, czy szponiaste, czy grobowe. Chyba grobowe były trudniejsze. Dobra. Znaczy się... Nie no, szponiaste były więcej wymagały ode mnie. Umiejętności. Dobra. Mamy tutaj dwie. Niedobrze, bo mi ta druga wchodzi w paradę. Ej, double! To było ładne. Dobra, co my tu mamy? Jest ziółko, roślinka jakaś. Dużo ziela, można by było do Roberta oddać. Jest też kuferek. Ale to za chwilkę. Sprawdzamy. Otwarty. Niestety albo istety. No i dobra, ten teren ogarnięty też już całkowicie. Fajnie, powiem wam, że ja tak lubię strasznie tego typu rzeczy zawsze kończyć. Wracać do miejsc, gdzie kiedyś było trudno, wybijać jakby wszystkich przeciwników i wtedy jest naprawdę fajnie wszystko. Tam też są jeszcze w tamtym bajorku ćmy. Więc myślę, że możemy skorzystać z łóżka. I potem będziemy mogli jeszcze... Dostanę w ciry za kurczaka? Chyba nie. Sorry, że wam kury wybijam. Do rana. Jak stoimy z czasem? Dojdziemy dzisiaj do tego klasztoru? Myślę, że tak. Chyba, że jeszcze dostaniemy jakiegoś questa po drodze. W teorii jest ranek, a jest ciemno jak nie wiem. Dobra. Dużo was tu jest, ale... Tamte ćmy są chyba na tyle daleko, że nie powinny przyjść, nie? O kurde, już mi zrobiła podwójne. Dobra. Troszeczkę niebezpiecznie się zrobiło. O, utopcy są. Podejrzewałam, że mogą być. Dobra. Będzie ciężko, bo one, wiecie... One wszystkie są obok mnie po prostu, nie? Dobra, jedną ściachałam. F9. Może się uda, nie? Dobra. Udało się na szczęście. Ile mamy HP? 220. To 150 pijemy. I myślę, że możemy dorzucić jeszcze roślinkami. Lecimy dalej. Nie wiem, czy to dobrze, że ja sobie tak tutaj, wiecie, spaceruję, chodzę, wybijam potwory. Nie, ja myślę, że to jest na przykład spoko, nie? Tam jest jakaś dziura. Jaskinia, te sprawy. A to się bagielec nazywało, nie topielec. I to wymagało ode mnie trochę... bicia. To nie jest głupie, jeżeli chodzi o walkę. No właśnie, do ściany najlepiej. O kurde, drugi przylas. Jeszcze z tą pałką zasraną. Chociaż mi się wydaje, że ten z kosturem jest prostszy do pokonania. Ale nie wiem. Masakra. Dobra, jeden padł, drugi padł. Ten miał maczugę, ten miał solidną gałąź. Nie wiem, czy było ich tutaj więcej, czy tylko dwa. Zaraz się dowiemy. Tam na 1000% jest jakiś gul. O, no oczywiście. F9. Ja tam nawet nie wchodzę. Broń Boże. A, tu jeszcze był ćmok jeden. Jeszcze cios. Dobra, co my tu mamy? Kompletnie nic. Nie wejdę tędy? Wejdę. Jejku, tam po drugiej stronie byliśmy. Więc możemy chyba już wracać do Seweryna w takim razie. Wiecie, tu jest jeszcze kupa miejsc do sprawdzenia. Plaża, nie plaża. Wszystko po prostu. Ale na wszystko przyjdzie też kolej po prostu, nie? Tam do tamtego lasu można by było pójść, bo tam podobno możemy jednego z synów znaleźć. Dawaj kurę. Przy okazji miętka tu rosła. Chcę mieć osiągnięcie za kurczaki. Rudolf is still alive, but he has his hands full dealing with the small ruin in the west. Glad to hear he's still with us. There are too many turning up dead these days. Here, take this spell as thanks for your service to the order. Dostałam żart. Niestety zauważyłam, że niezbyt często muszę z niego korzystać, że tak powiem. Dobra. Są wilczki. Ja mam trochę mało HP. Na szczęście to są chyba te głodne. Nie, zwykłe. Dobra. Pospieszyłam się troszeczkę. Dobra. Wiecie, taki zabieg bardzo kosmetyczny, ale zauważyłam, że inny dźwięk wydaje ta tarcza, jak się przeciwnicy od niej odbijają. Kompletnie. Kurde, tego syna to by można było w tym lesie iść znaleźć jeszcze. Bo potem... Podobno trzeci syn jest w klasztorze, nie? Więc można by się było przejść za tym synem. Tylko pytanie, czy on jest żywy, czy nieżywy? Jak to jest, że ominęłam te żądło szczury, jak tu szłam? Żądło szczura i roślinę. Nie mam pojęcia. Ach, tutaj podobnie jak z Gotikiem 3 nie spieszę się z przechodzeniem gierki, dlatego jeżeli pierwszy rozdział nam zajmie pół godziny, no to... Pół godziny, Jezu, co ja powiedziałam? 30 odcinków, no to przykro mi, trudno. Dobra. Trochę się cykam chodzić po tym lesie. Okej. Nie wiem, czy ten syn nie jest tutaj właśnie przypadkiem. You are real, right? Of course I'm real. Sorry. It's becoming harder and harder to tell these days. Who are you? The name's Leon. You seem a little nervous, Leon. You're certainly hard to find. Why were you looking for me? Oh. Your mother is worried about you. My mother is always worried. You can tell her that I'm still alive, for now. And that I miss her. Mothers like to hear that kind of thing. Tell you what, you do it yourself. I'm not going back there. I came away to try and get some peace. What are you doing out here in the wilderness? Just looking for a bite to eat. Sure that's all you're doing? Of course. I'm a hunter. I am. Just, you know, hunting. You don't look like a hunter. I can't help how I look. Come on. What are you really doing out here? Okay. So I'm a treasure hunter, seeker. I heard that the ruins are full of stuff, and so I set out to get my share. I even got myself a shovel and a pickaxe. Cut the crap. I can tell you're lying. You're really not gonna let this rest, are you? Not a chance. Okay. But you won't believe the truth either. Just before the Order locked up Harbour Town, I started getting nightmares. Then it got worse. I started seeing these apparitions, hearing this whispering inside my head. I escaped town, but it's no better out here. I haven't slept properly for ages. The whispering, always the whispering. These apparitions, these restless ghosts. They won't leave me alone. Can you tell me something else about these ghosts? I'm telling the truth here. Spend the night if you don't believe me. I'd love to see your face when the ghost of Lord Patrascon appears. What can you tell me about Lord Patrascon? When he comes to me, I can hear this horrible, whispering voice inside my head. He says terrible things. Terrible things. Do you have any idea where these ghosts come from? No. Well, in my dreams I see towers. There's a ruined tower north of here, and there are more on the west coast. Perhaps they've come from those. If they've singled you out, then you must have done something. I found this strange ring in the forest. Found it. All right. Didn't steal it, it was just there. Been seeing them since then. Show me the ring. Here. That ring must have belonged to them, and the undead don't like their things being taken. Oh, crap. What do I do now? Maybe I can take care of these ghosts. Really? How will you do that? I'll go to the towers, see what I find there. That would be good. I don't know how much more of this I can take. Who does this hut belong to? Me? Well, me now. So you've taken it. You think it's okay to just steal someone's home? Hey, this island's been turned upside down. You see that, right? Besides, no one's bothered me. So the owner's either dead or he's been dragged off to the monastery. Sounds about right for this place. How did you get out of Harbour Town? I climbed over the town wall. It's that easy? Well, apart from stopping them seeing you do it, that goes without saying. 1 na 6 pierścieni wasalnych. Powiem tak, ja widziałam to wyjście przez właśnie... Jak to się nazywa, jejku? Przez dziurę, że tak powiem. Też się zastanawiałam nawet, czy tamtędy... Nie wyjść z miasta. Sprawdzimy, co tutaj można znaleźć i myślę, że już biegniemy do klasztoru. Przepis kucharski. Świetnie. Liczyłam na jakieś 1000 razy lepsze skarby. Dobra, teraz wrócić tą samą drogą, którą przylazłam. Było tędy. Wyjdę na szczęście. Tam są gnomy. Mogłyby mieć w sumie torby z narzędziami. ale na te gnomy to jeszcze przyjdzie pora. Na razie już chodźmy wreszcie do tego klasztoru. Chciałam tylko zaliczyć tego gościa, żeby później jak spotkamy tego w klasztorze, to oddać zadanie, bo z tego co rozumiem nie musimy pomagać tym synom, żeby powiedzieć o tym matce, więc tymi lordami się zajmiemy, wiadomo, na dużo późniejszym etapie gry raczej, bo walka z nieumarłymi mi się na aktualnym etapie nie widzi. Kompletnie. Wow, no przed nami wreszcie klasztor. Wulkaniczna twierdza ogólnie rzecz biorąc. I wreszcie będziemy mogli porozwijać troszeczkę fajniej naszą postać. Ok, przeskoczyłam. Aha, nawet nie musiałam, dobra. Nieważne. I całkiem duży teren jeszcze tu jest do zwiedzania. Żądło szczurek. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się podobały żądło szczury w Risenie. Może dlatego, że kojarzą mi się z jeżami. Ja lubię jeżyki, w sumie są słodkie. Wiadomo, kolą, ale są urocze. Rum. Zardzewiały mieczyk. Wiecie, co mnie zastanawiało? Czy by nie oddać? Jeszcze zanim wejdziemy do miasta, tego złotego miecza do Dona. Bo to by nam przyniosło bardzo dużo punktów doświadczenia. A tak naprawdę to ja tego miecza nie będę już potem potrzebować raczej. To by nie było takie złe w sumie. Ale bym się teraz musiała do nas specjalnie wracać jeszcze. Zresztą nie wiem, czy on by w ogóle ode mnie chciał ten miecz jeszcze. No co jest? Ej, tu też jest taki fajny teren do zwiedzenia jeszcze. Grobowe. To są te słabsze. Mi się wydaje, że nie wejdziemy jeszcze dzisiaj do tego klasztoru. W tym tempie moim. I widzę, że na te grobowe trzeba uważać. No dobrze. A i tutaj się zwój lewitacji przyda, no, czyli dobrze mi się kojarzyło. Nawet bardzo dobrze. A ja nie mam przypadkiem? Nie, mam szybkość. Szybkość to nie to samo co lewitacja. Broń Boże. Ach, zwiedzanie map w Risenie. Niezła zabawa wam powiem, zawsze z tym była. No chodź. Tam jest wejście do grobowca jakiegoś. Spróbowałabym się z tą paskudą, ale ja wiem, że ona mnie zabije. Że ja nic mu... Nie no, dobra, robię mu coś. To paskudstwo się bardzo dobrze broni. Założę się, że na hita ma mnie. Ej, nie, wcale tak nie bije bardzo, przynajmniej po tym jednym ciosie. Ale no, wchodzenie do tego typu ruin jest raczej niezbyt mądre. Ale przynajmniej wiemy, że jestem w stanie sobie z pojedynczym raczej poradzić. No jestem w stanie, tylko muszę mieć więcej HP i wyczuwać, jak atakuje. Także może go zostawię na razie jednak w spokoju. Dobra, 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 panowie. To były morskie sępy, więc były prostsze. Coś słyszałam wyżej. Coś słyszę, jak coś tu mruczy mi. Kurde. Kurde, ładnie. Znowu żart. Nie za bardzo tego żartu nie potrzebuję do szczęścia. A może gobliny są na górze? Że słyszałam takie mruczenie dziwne. Chyba tak, wiecie. Tak, goblinki. O kurde! Się powinnam wyleczyć, a nie tak tu włazić. F9. Pod samym klasztorem tak ginąć? Dobra. Gnomy jedne cholerne. Co jest z tobą, ty chciwy gnomie jeden? Tak jak czułam kwestior. Ty to umiesz się bić, gnomie jeden. Oho, pierwsze zadanie mamy do twierdzy. A ten to widzę ma naprawdę przekichane. Dobra, Szalej druida i kuferek. Pierścień do many. No i fajnie. Tam będzie coś fabularnego z tego, co pamiętam. Tam, gdzie te ważki, to tam są wejścia do takich właśnie ruin. Tego typu. No dobrze, jesteśmy w klasztorze. Moi drodzy, wydaje mi się, że... Chociaż... Nie wiem, co robić z tym mieczem. Chyba olejemy. Hey, wait. You came up the mountain, right? So, what business do you have out here? I don't recognize you. What's my business to you? Oh, nothing. Nothing. But if Santiago spots you, you'll be in trouble. Who's Santiago? He's with the Inquisition. You don't want to mess with him. He'd have you recruited to the monastery quick as look at you. What happens in the monastery? First, they shove a big stick in your hand. Then, they make you sweep the courtyards or stand guard like me. Not even a beer to keep you going. I'd do anything for a beer. Anything remotely fun is kept in a wine cellar. And that's always locked. Here, have a swig of this. Beer? You've got beer? Man alive, that's good stuff. That's like water to a dying man, that is. What are you doing out here? Watching the road for creatures and probably providing a free meal for any hungry beasties that come wandering by. I've dealt with your monsters. You have nothing to fear from the shadows anymore. Really? Those horrible things? You faced them? Yeah. They were... gnomes. Gnomes? Are you sure? They sounded a lot bigger. Well, there were a few of them. Listen, don't tell anyone about this. The boys will never let me hear the end of it. It'll be gnome heads in my bed for weeks. Sure. I won't say a thing. Thanks. You're a pal. Why don't you just run for it? Once you've listened to those noises in the shadows, you'll be glad of a secure place to sleep. It's no fun in there, but it's no fun out here either. Even if I did make it back to Harbour Town, the Inquisition would just bring me right back here again. Not many places to hide on an island. I don't really have a lot of options. It doesn't sound that bad. Well, if you like the sound of it, go and see Santiago and join up. I just hope those beasts stay in the shadows. Dobra, czyli ty mnie nie wpuszczasz do klasztoru. I can't help you. Odpowiada za to ktoś inny. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Jesteśmy pod samym klasztorem. Dzisiejszy film troszeczkę się przedłużył, bo miałam ochotę trochę więcej dzisiaj pograć. Ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, ja sprawdzę, czy opłaca się Donowi ten miecz oddać. Jeżeli tak, to oddam ten miecz przed wejściem tutaj do tego klasztoru. Bo ja mogę założyć dwuręczną broń na przykład. Możemy też nosić ewentualnie ten kij, nie? Czy on ma tak jakby obrażenia 0, nie? W sensie ten kij. 10 ma obrażenia. Nie wiem, ogólnie rzecz biorąc będziemy się przerzucać na kostury. Ale ten złoty miecz na razie daje radę. Nie, no bo powiem wam, że ten dwuręczny to jest do kitu. To jest, wiecie, luks. Dobra, nie będę już przedłużać. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja sprawdzę, czy mogę Donowi ten miecz oddać. I się zastanawiam, czy to zrobimy, czy nie. Z jednej strony bym go oddała, z drugiej niekoniecznie. Chociaż mi się wydaje, że możemy go może w każdej chwili oddać, nie? Nie wiem, kochani. Może dacie mi znać w komentarzach, czy mogę go jeszcze oddać, czy się opłaca. Zobaczymy. Dzięki wam. Trzymajcie się i cześć.